Panie Stanisławie, zapytam na początek cytatem z Misia, czy słuszną linię ma nasza władza? Tak, proszę pani, słuszną linię ma nasza władza. Tak, słuszną linię ma nasza władza, dlatego że jest to taka władza, która innej linii mieć nie może, więc w zasadzie no, musiałaby być bez linii, a linię ma taką, na jaką ją stać i nie ma w tym żadnego, nic dziwnego. Tak mi się wydaje. Nie ma pan wrażenia w ostatnich miesiącach, a nawet właściwie to już w latach można to liczyć, jakby pan jeszcze raz znalazł się na planie filmowym i brał udział w kręceniu scen z Misia właśnie. No, proszę pani, no wtedy to była sytuacja wyjątkowa, dlatego że myśmy nie używali przecież ani żadnych nazwisk, ale to nie było na temat tego jakichś konkretów. Raczej ten Miś był właśnie takim uogólnieniem całości idiotyzmu sytuacji i szczęśliwie się to udało. I tak było 16 zaleceń czy 18 zaleceń cenzury przed na etapie scenariusza, które myśmy po prostu delikatnie mówiąc no, w ogóle nie zwrócili na to uwagi, bo na tym polegał sukces Misia, że nie zastosowaliśmy się do żadnego polecenia cenzury, która ocenzurowała ten utwór tak, że to po prostu było no, nie do nakręcenia. I Staszek mówi, słuchaj, nakręcimy, Gierek padnie na pewno w tym czasie, bo to już jest 10 lat, to młode te wilczki komunistyczne będą się przecież szarpały i o władzę, więc mówi, no jak zrobimy premierę w czerwcu przyszłego roku, a już będzie dawno Gierek poza w ogóle komitetem centralnym, no to kto nawet zwróci uwagę na jakąś komedię, która powstanik? Absolutnie. No i takieśmy kręcili, ale wie pani, no. Przyszedł następny rok, kwiecień, tam marzec, przyjeżdża Breżniew, Gierek się całuje z Breżniewem i w ogóle jest po prostu no, rozpaczliwie, no, a film zostaje na kolaudacji wysłany. Właściwie nie na półki, ale do skrócenia o 47 minut, czy tam o ileś, o coś takiego, no więc tak to było. No i dzisiaj te cytaty z dialogów z Misia wracają bardzo często i wtedy to była komedia, satyra na ówczesne państwo, a dzisiaj to się, proszę pana, dzieje naprawdę. Proszę pani, to tak, na szczęście to tak jest. To znaczy, że jak się trafi dobry cytat, to on potem już tak sobie żyje poza tym utworem, z którego pochodzi, tylko jest po prostu, no, żeby dać dobry przykład, no nie wiem, no Juvenal, prawda? Rzymski poeta, pisarz z początku ery nowożytnej, satyryk właściwie, no można powiedzieć nawet, że to przecież nie były już satyry, tylko diatryby, oskarżenia, które on pisał, świetne. To w jego, to jest jego kilka powiedzeń, takich jak na przykład, no tam, bo ja wiem, no, mens sara in corpore sano, czyli w nowym ciele zdrowy duch, i tak dalej. Difficile est satyram non scribere, powiedział Juvenal. Trudno jest nie pisać satyry, kiedy się na was popatrzy. I to jest prawda. STS to było hasło STS-u, który miałem honor i zaszczyt i szczęście przebywać kilkanaście lat. Na przykład ten cytat z Misia. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Zauważył pan, ile razy w ostatnim czasie były przytaczane te słowa jako komentarz do wydarzeń bieżących politycznych i do obecnej arogancji władzy? Proszę pani, będę z panią szczery do bólu. Serce mi rośnie i duma mnie rozpiera w imieniu własnym i Staszka, że ten cytat zrobił taką karierę, bo jest bardzo, no po prostu idealny do tego, co się dzieje. Idealny do każdej okazji. No i sam tytułowy Miś. Jest taka urzekająca scena, kiedy tłumaczy pan, po co jest ten Miś. Pamięta pan? Pamiętam. O, tutaj otoczmy się inne boje bardzo. Na kolaudacji też zostaliśmy wyzwani od jakiejś agendy propagandy Zachodu i w ogóle o agenturę posądzania. No to jest niesamowite to było, naprawdę. Tak, po co jest ten Miś. Pamiętam. Ja przytoczę ten cytat, on jest wprawdzie długi, ale jest wart tego. Prezes Ochucki mówi tak, nikt nie wie po co, a wiesz co robi ten Miś?
On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarką. Patrzcie, mówimy, to jest nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu i co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. I teraz, panie Stanisławie, kluczowa rzecz, kluczowe słowa. Zapamiętaj, prawdziwe pieniądze zarabia się na drogich, słomianych inwestycjach. Wie pan, do czego zmierzam tym cytatem? No domyślam się do naszej gospodarki i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. No właśnie, ten centralny port lotniczy, ten przekop Mierzei Wiślanej, te plany podboju kosmosu, ten milion elektrycznych aut i cała masa innych przykładów, to nie są słomiane misie, które zgniją do jesieni, ale po drodze można na nich nieźle zarobić, nie uważa pan? Ten miś jest jeszcze większy niż wtedy był, no po prostu, no. Teraz nie ma takiego helikoptera, no chyba żeby tym Antonowym podnieśli tego misia wtedy, który teraz lata nad Polską. To jest ogromny, to jest przerażająco wielki miś. Przecież jeżeli teraz miał czelność, ja nie wiem właśnie na czym to polega, że nagle wiceminister, on się nazywa Ozdoba. Nie wiem czego on jest ministrem, wiceministrem czy sprawiedliwości, czy jakiegoś innego działu, ale to nie ma żadnego znaczenia. On potem, co się stało, kiedy została mianowana pani Mianowska właśnie na głównego, na prezesa Sądu Najwyższego, powiedział, że można powiedzieć, że w Sądzie Najwyższym skończył się w tym momencie, w Sądzie Najwyższym skończyły się czasy komunizmu i tego, tej no nie wiem, tych ludzi, którzy są związani z komunizmem, no, tych sędziów wszystkich, którzy są przeciwko władzy, no nie ludowej, pisowskiej w każdym razie, no. To przecież to jest coś niesamowitego, tak, no. Że to jest w ogóle taka ocena. Człowiek ma, ja nie wiem, no, skończyły się czasy komunizmu. Dobrze, nie skończyły się czasy komunizmu, a zaczęły się czasy no, kaczyzmu po prostu. I to kaczyzmu nieoświeconego, bo był absolutyzm oświecony, a kaszyzm jest, no ale to z definicji jest nieoświecony z definicji i taki sobie zgaśnie, no po prostu. Nie będzie co gasić, jak jest ciemno cały czas. No i właśnie, poruszył pan, dotknął pan pewnej postaci, bo kluczową postacią zarówno w misiu, jak i we współczesnej Polsce jest prezes. Zgodzi się pan? No akurat tak się zdarzyło, że zbieżność stanowisk, ale tak, zgodzę się. Trener drugiej klasy Wacław Jarząbek, zanim zaśpiewał prezesowi słynne łubu-dubu, to wyrecytował jeszcze tę rymowankę. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu prezes Ochucki Ryszard, naszego klubu tęcza. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni niektórzy wtykają mu szpilki, to nie ludzie, to wilki. Panie Stanisławie, to musiał być cień wilczych oczu Donalda Tuska. Tam jest wszystko przewidziane, mam wrażenie. No bardzo możliwe, że tak, oczywiście. No i proszę pani, niech pani spojrzy, jak ludzie teraz wbijają szpilki ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu, który miał oczy podkrążone i ledwo zipał z tej roboty, która w dalszym ciągu no, została tak świetnie zrobiona, że możemy sobie pozwolić na to już, że właściwie jest po pandemii, już wychodzimy z tego. A w rzeczywistości jesteśmy albo na początku jeszcze wielkiego skoku do góry, albo na pewno w środku. To znaczy, no ja nie wiem, jeżeli i co oficjalne dane Unii Europejskiej, ja przypuszczam, że one są solidne, a nie tak jak te nasze, które są zaniżone o 300%, to okazuje się, że my jesteśmy na 30, parę miejsc od końca tabeli, jeżeli chodzi o skuteczność leczenia i w ogóle no, działań przeciwko pandemii wirusowej. No to jest nie 40 parę krajów jest wziętych pod uwagę, no bo to jest Europa cała tam z przyległościami i z tych 42 my jesteśmy na 30 którymś miejscu. No, no to jest po prostu rozpacz pełna. No i to nie ma na to rady w ogóle. Co to znaczy, że oni ogłaszają? To trzeba mieć badania zrobione, a nie, że jemu się wydaje, bo jak on powie, to tak jest. To cały czas tak jest, że jak pani Witek ktoś powie, to znaczy, że to tak jest. Nie jest tak, nie jest tak, bo jeżeli pani Witek ma skłonność do łamania konstytucji, a ma, no to
Wie pani, dalszy ciąg rozmowy właściwie jest żaden, bo co ja tu będę udowadniał? Ja nie jestem publicystą, ja jestem satyrykiem i komediopisarzem. I ja się cieszę z tego, że właśnie w ten sposób mi się życie powiodło i że los mnie tak obdarzył takimi umiejętnościami, no oczywiście przy udziale wielkich nauczycieli wspaniałych, że jednak mogę to robić i no i to jest, uważam, że to jest mój obowiązek wypowiadać się na temat rzeczywistości i na temat tego wszystkiego, co się dzieje. No, jak pan tak obserwuje sytuację wokół radiowej trójki na przykład, listy przebojów, piosenki Kazika, ten twój ból jest większy niż mój, to co pan myśli? Proszę pani, ja sobie myślę tak, dawno temu bardzo przyszedł do mnie list z prośbą o poparcie kandydatury człowieka na członka Stowarzyszenia Autorów ZAIX. I ten list był podpisany Kazik. No więc ja, zresztą wie pani, no nie było wtedy w modzie, taki, były takie jednowyrazowe postaci i po prostu Kazik, to chłopiec jakiś, zrobił żart, nie wiedziałem co to jest. No i potem się okazało, no i nawet napisałem do tego Kazika, że po prostu jakie on ma podstawy do tego, żeby tam się dostawać. No, no to się skończyło. No, jest w Zaiksie na szczęście i no, jestem pełen szacunku dla tego, co robi. Bardzo no, cieszę się, że miałem w tym jakiś tam swój udział, o, tak delikatnie. Dzisiaj w Polsce wszelkie właściwie dyrektywy idą z Nowogrodzkiej. Pan myśli, że to zlecenie na Myśliwiecką też stamtąd poszło? Ja to nazwałem kiedyś ulicą Ciemnogrodzką i tak się będę trzymał tej nazwy, bo mi ona bardziej odpowiada. To się pani przypuszczam, że tak. To znaczy, no niestety wszystkie zalecenia i dyrektywy i rozkazy wychodzą z tejże właśnie ulicy Ciemnogrodzkiej. A ponieważ są one wydawane przez człowieka, który nie ma pojęcia, jemu się nawet nie śniło, jak jest w Polsce, co jest, jak to działa, jak to, w ogóle, on w ogóle nie widzi świata, no, on ma swoją jakąś wizję, nie wiem skąd on ją bierze, no nie z książek na pewno, tylko tak z głowy jakiejś no swojej, no, że to jest przerażające, no, że rządzi człowiek, który jest kompletnie nieświadom tego, gdzie on żyje, w jakim świecie w ogóle. Już chodzi o Europę, o świat, o kosmos nawet. No wie pani, to jest coś. No ale okazuje się, że można, jak się chce. Nieraz miał pan za komuny do czynienia z cenzurą. Wspominał pan już zresztą o tym. Odnajduje pan podobieństwa działań w tamtych czasach do tego, co dzisiaj się dzieje w mediach rządowych zwłaszcza? To idzie do, no, media rządowe, no wie pani, nie żartujmy sobie, przecież, znaczy, nie żartujmy. Przecież to jest niemożliwe, żeby na przykład 2 miliardy złotych szło na propagandę, już nie powiem jaką, bo nazwisko się cichnie na usta, żeby powiedzieć jaką, ale przy okazji, kiedy były zastrzeżenia i tam jakieś prośby do pana prezydenta, żeby nie podpisywał, żeby jednak te pieniądze skierował na właśnie na lecznictwo, na podniesienie poziomu medycyny w Polsce i usług lekarskich, no to on powiedział, że on jednak zachowa się tak, że po prostu te 2 miliardy podpisze dla telewizji polskiej publicznej, ale obiecuję, że natychmiast uruchomi fundusz specjalny zdrowotny na właśnie poprawę finansów służby zdrowia i dla służby zdrowia. Oczywiście, proszę pani, obiecał pan kożuch ciepłe słowo jego, jak się kiedyś mówiło w Polsce. I tak jest. Palcem nie kiwnął. Jak ja mogę wierzyć człowiekowi, który jest pierwszą osobą w państwie, obiecuje publicznie pieniądze na służbę zdrowia, to wiadomo, no mówiłem, mens sana in corpore sano. W zdrowym ciele zdrowy duch, to jest zdrowe ciało, to wszystko, co się w tej chwili dzieje. Jak ludzie mogą się czuć podniesieni na duchu, kiedy boją się o własne życie i zdrowie, dzieci i rodziny i tak dalej. Przerażające to wszystko jest po prostu, aż się trudno w ogóle no, tym połapać. Mnogość i siła tej
straszliwej pajęczyny jest po prostu przerażająca. Jeszcze do tej sprawy można słowo dodać, o której pan wspomniał, tego podpisu za 2 miliardy złotych, bo koniec końców własna partia wystrychnęła prezydenta na Dudka, bo prezes Kurski jak wyjechał wtedy z Woronicza, tak teraz na Woronicza wrócił. Proszę pani, bo on jest facet, który się do tego nadaje absolutnie, aż kusi, żeby go wystrychnąć na Dudka. To jest po prostu coś tak... To nawet już nie można mówić o tym, że to jest jakaś marionetka albo jakaś lalka, czy jakiś pajacyk. To jest coś naprawdę, wie pani, no gdyby napisać komedię, w którym on byłby główną postacią do wyśmiania, to wydaje mi się, że znaczy byłoby, no nie wiem, jakby to trzeba było napisać, żeby to było dowcipne. Bo to jest, no bo to właściwie jest poza, wie pani, gdyby to opisać tak właśnie jak to jest, to każdy by powiedział, ale słabo, nie miał, o, spadł, to już ten autor, to już nie jest to on jakieś głupoty pisze, że on po truskawki pojechał, że on gdzieś z puszczy tam się z leśnikami ciągnie, nie, to wszystko takie słabiutkie, blade, to w ogóle nie, to bez sensu. No proszę pani, no przecież to jest prawda, rzetelna prawda. To tyle w tej sprawie, jeśli chodzi o pana prezydenta. A jak pan zobaczył prezesa Kaczyńskiego na tym cmentarzu z tą ochroną, to jak pan to odebrał? Zobaczył pan tam przedstawiciela lepszego sortu? Tak samo, nie, to tak samo jak Kazik w tej piosence też uważałem, że to jest po prostu przerażające i ta jego pewność, no wie pani, to jest, no to nie ma to nic wspólnego z... Bo ja wiem, jakby to powiedzieć, no właśnie to, że on ma prawo, co zrobił ostatnio premier Morawiecki? Spotkał się w kawiarni, zjadł obiad, czy tam, no nie wiem, czy kawę wypił z ludźmi, a potem wyszedł, no bez maseczki był, no bo on może. I potem się dowiedzieliśmy od niego, że maseczka to nie jest obowiązkowa, tylko ona może jest tak, no po prostu wskazana. Człowiek, który podpisał ustawę, że maseczki są obowiązkowe, on nie wiedział o tym, że ona jest dla niego też obowiązkowa. I on sobie po prostu chodzi. No, co trzeba więcej mówić? No, Boże kochany. Wiele rzeczy takich z cyklu niedowiary dzieje się ostatnio w Polsce. Mieliśmy też na przykład wybory, które były, ale ich nie było. Była niby kampania, byli kandydaci, a potem nam powiedziano, że kandydatów też nie było, że to wszystko jest takie na niby. Proszę pani, ja jestem ciekaw właściwie jednej rzeczy, a czy pani może wie, kto jest odpowiedzialny za to, co się stało 10 maja? No, nikt tego nie wie. Właśnie, tajemnica państwowa, tak. A teraz ja właśnie słuchałem dzisiaj pani Witek, która cały czas grozi opozycji, że opozycja chce zerwać termin 28 czerwca, chociaż tego terminu nie ma oficjalnie, w ogóle nic nie ma oficjalnie w tej sprawie zrobionego, nikt się tym nie interesuje. Za miesiąc mają być wybory, o których nikt nic nie wie, jak się odbędą, w jakim trybie, jakie będą zabezpieczenia, kto będzie w nich uczestniczył, jakie będą komisje, czy będą obserwatorzy i tak dalej. Nic nie wiadomo za miesiąc, a oni sobie spokojnie mówią, że to opozycja będzie temu winna. Można sobie tutaj bez końca właściwie drwić z tego wszystkiego, z tych absurdów, tylko że to wszystko jest też śmiertelnie poważne, bo tu chodzi w końcu o wybory głowy państwa. To jakie to państwo jest? No proszę pani, jest w dole, jest w biedzie ogromnej. To znaczy jednak, tylko ja pani powiem, to jest tak, że wszelkie uciski, wszelkie starania się władz, w historii, no nie wszelkie, ale przeważnie, od razu były kontrowane przez społeczeństwo, no przez tych, którzy cierpieli najbardziej od tego batożenia, od tego nacisku. Przecież ja jestem człowiekiem, który doświadczył naprawdę czegoś wspaniałego, jeśli chodzi o życie, dlatego że ja urodzony przed wojną, jeszcze miałem cały czas historię przedwojenną w świadomości i to wszystko, co było legionami i ten młodszy ludzie opowiadali, ja się z nimi spotykałem, to byli dziadkowie, to byli znajomi, więc ja te
te historie miałem na co dzień jako normalną sprawę, sumienie sprzed lat kilkunastu, dwudziestu. A no potem wojna, okupacja i to wszystko na moich oczach, dziecka, które dorastało i potem bolszewicy i potem demokracja, tak, no, sowiecka okupacja z wojskami sowieckimi, czyli do lat 90. To wszystko było naszym udziałem, moim udziałem. Ja to wszystko widziałem, więc mnie nikt nie będzie mówił, jak okropną rzeczą jest być człowiekiem niewolnym i zmuszonym do posłuszeństwa. No, wie pan, ja akurat niczego takiego nie ucierpiałem. No tam, bo ja wiem, no raz byłem ukarany jakąś tam zawieszeniem na rok, że pracy nie mogłem żadnej podjąć i przy wszystkich instytucjach, które się tam próbowałem, no to nie, no nie, no na rok. To było, jak była właśnie sprawa konstytucji w 75 roku. No to pamiętam, że ja wtedy podpisałem te deklaracje, że przeciwki, no i tak dalej, jako tam członek Związku Literatów. No i wtedy się okazało, że nie wiem, no 100 czy 200 osób nas, które podpisały, zostały na taką listę hańby wciągnięte i przez rok nie było, nie mogliśmy pracować. I rzeczywiście, i to oni umieli zrobić, że nie pracowaliśmy nigdzie. Nie było takiej możliwości. Zdjęto mi sztuki, status starego w Krakowie, w Warszawie, z Kwadratu i tak dalej, i tak dalej. Było idealnie wykonane. Jak się chce, to mocno. A dzisiaj żyjemy nieustannie w takich albo oparach absurdu, albo w takim politycznym wrzeniu. Nie ma pan tego wszystkiego dosyć? Nie tęskni pan za normalnością? No, pomyślmy sobie o tym, że to są lata walki o niepodległość, o samostanowienie. O to, że Polska jest krajem, który doświadczył honoru bycia krajem w Unii Europejskiej. To wszystko jest wysiłek nie kilku osób, nie ojca pana premiera, tylko ludzi, których się teraz zapomina, no tak jest zgodnie z Orwellem, prawda, że jak fakty się nie zgadzają, to tym gorzej dla faktów. I to wszystko, to jest przerażające oczywiście, ale prawdziwe i to się, ci się tęskni. No przecież po to właściwie cała robota i Kazika, i Trójki, i Mana, i Niedźwieckiego, no po prostu, żeby wolność była jak największa, żeby każdy mógł swoje powiedzieć bez żadnych obaw, że ktoś mu zakaże. No i no ja też się staram w ten sposób pracować, żeby jednak o tym mówić, dopóki mi się starczy. No to jest, to tyle mogę powiedzieć. Nie wiem, czy ja odpowiedziałem na to pytanie pani dobrze, czy nie, ale tak jakoś się rozwinąłem. A widzi pan perspektywę jakąś nieodległą, że Polska wróci na takie tory praworządności właśnie i normalności też, czy optymistycznie pan patrzy w przyszłość, czy nie? Proszę pani, ja nie widzę innej możliwości. Ja nie widzę innej możliwości. To znaczy oczywiście, wie pani, tak się wydawało wtedy, że nie oddamy ani guzika, a oddaliśmy 6 milionów ludzi i było po prostu przerażające, to było coś no, przerażającego, a pamiętam to wszystko bardzo dobrze. Ale nie przypuszczam, żeby w tej chwili było to możliwe w Europie i na świecie, któremu się to nie opłaca, bo są inne sposoby wykazania swojej przewagi, a niekoniecznie to musi być wojna, chyba. To chyba, że po prostu jakiś szał ogarnie idiotów i uznają, że te zapasy broni nuklearnej, które są po obu stronach, że to po prostu warto z nich zrobić użytek, pewien. Żeby się nie zmarnowały, może tyle roboty, prawda, to tak leży. No ale nie, więc przypuszczam jednak, że do tego nie dojdzie. Choć wszystko jest możliwe. Liczę na to, że to się jednak, ta władza, ten kaczyzm jednak padnie, bo musi paść po prostu i to jest dla mnie oczywiste. No, sposób, w jaki padnie, to jest osobna sprawa. Na razie nie chciałbym się w to zagłębiać, bo ja nie jestem
specjalistą od takich spraw. Niech to będzie wobec tego puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję Panie Stanisławie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.